Dobry wieczór, dobry wieczór, a może dzień dobry. Witam Was serdecznie, z tej strony Rafał Ozon od Płocka. Jak widzicie, działamy nad autkiem, całkiem fajnym modelem. 400 koni z tego co kojarzę, rocznik też nie stary. Nie pamiętam nawet który, dopytam jutro, to Wam powiem, bo mówił mi właściciel, ale nie zapamiętałem. Audi A8 w fajnej wersji z napędem quattro. No i odgrzebienie klimatyzacji całkowite. Już jest auto wstępnie po ozonowaniu. Wstępnie się dostałem do parownika. Żeby dostać się w tym modelu do parownika, ja sobie to tak zdjąłem, ponieważ chciałem zobaczyć, jak to tam mniej więcej wygląda. To jest na zaczepach, na wcisku się trzyma, to też się wyciąga i można to zdemontować. Tu się odkręca śrubki od góry w schowku i schowek Wam się wysuwa i nie ma z tym żadnego problemu. To za chwilę też jeszcze poodkurzam przed ozonowaniem. No i słuchajcie, ja już wstępnie parownik mam wydmuchany, wyczyszczony i tak dalej. Te lamele nie są za czyste. Tutaj kątem tak widać. I nie ruszam tego, ponieważ jeszcze wydmuchuję szczotkami, jeszcze tam chwilę popracuję, bo jest taki nagar i na tace ociekowej. I żeby dostać się do tego parownika, to zobaczcie, tutaj jest włożona rurka od odkurzacza, żeby nie było. Nie mogę wejść tu niżej gimbalem. Może teraz mi się uda. O, nie chcę się gimbal wyprostować wyżej, może teraz. O, jest to tak mniej więcej włożone. Tu jest na takich dwóch zatrzaskach, tu się odciąga ten plastik, ja tu sobie poluzowałem, tu jest jedna śrubka, tutaj jest, gdzie świecę, o, w tym miejscu druga śrubka i wtedy ta obudowa Wam elegancko się, zobaczcie, odgina tutaj dalej i wyciągacie sobie i dostajecie się do filtra kabinowego. Wentylator jest wcześniej, a za filtrem kabinowym mamy już parownik, rezystor obrotów, jeża, niżej jest nagrzewnica, także tak to mniej więcej wygląda. No i zabieram się do pełnego spektrum, później zobaczycie drugie ozonowanie, jakie osiągam stężenia i w tej chwili umyję już ACVM cleanerem, pianą bardzo fajną ten parownik, ponieważ nie podobały mi się te lamele po mechanicznym czyszczeniu, po wydmuchaniu, po odkurzeniu. Przeleję sobie jeszcze gorącą parą ten parownik, suchą parą, żeby nie było. Wcześniej jeszcze wypłuczę wodą i później Wam pokażę na szmatce, co z tego tak naprawdę wypłynęło. Zaadoptujemy sobie już raz środek biobójczy, odczekamy pół godziny. Później przewietrzymy auto sobie następne pół godziny. No i następnie sobie wrzucimy już ozon w większym stężeniu, dużo większym stężeniu. Docelowo go tu umieszczę niżej, żeby wentylator pięknie zasysał. Schowek oczywiście zamknę, a może wykleję, nie wiem, zobaczę, coś tu wykombinuję. W każdym razie umieszczę, sonda pomiarowa będzie z tyłu i wyozonujemy to auto i zobaczycie, jakie stężenia będę osiągał. Dobra, więc ja zabieram się do pracy, później Wam pokażę, co wyleciało, jak wyleciało, ile tego jest i wyozonujemy auto już po pełnym spektrum biobójczym. Do usłyszenia, do zobaczenia w drugiej części filmu. Hej.